Może nie najważniejszym, ale ciekawym wydarzeniem tego tygodnia była odpowiedź prezydenta Lecha Kaczyńskiego na żądanie premiera Tuska, żeby ogłosił, przedstawił zarzuty wobec ministra Sikorskiego. Prezydent Kaczyński powiedział, że niczego nie powie, co najwyżej w prywatnej rozmowie z premierem. No i ja powiem, ja z kolei powiem w ten sposób. No, to jest już chyba najwyższy czas, żeby albo prezydent wyjaśnił, o jakie zarzuty chodzi, o jakie historie z przeszłości ministra Sikorskiego, albo żeby zamilkł na ten temat, ponieważ sytuacja, w której no, prowadzi się dyskusję pod tytułem wiem, nie powiem, jest sytuacją patologiczną. Jest zresztą sytuacją także groźną dla ludzi, którzy takim językiem mówią. Ja wierzę, że prezydentowi coś w działaniach ministra Sikorskiego mogło się nie podobać, czy coś mogło go niepokoić. Natomiast no, ja bym na jego miejscu zaryzykował nawet i ujawnił tajemnicę państwową. No, ta sytuacja, jaka ma miejsce obecnie, nie da się dalej utrzymać i ona szkodzi także braciom Kaczyńskim, bo oni są oskarżani o to, że zamiast prowadzić taką merytoryczną kampanię, posługują się hakami.